dzisiejsze vlogowanie to będzie czasu spędzanie, tulenie i granie. I tak mi się pięknie zarymowało. Zaczynamy. Ulala! 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 Ulala, ulala, świąteczna sytuacja, sytuacja świąteczna, rodzinna. Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, co można tak naprawdę robić w te święta, żeby nie przejść przez nie z takim poczuciem, że tylko się objedliśmy i nic więcej, i że nic fajnego się nie zadziało. Ja nie lubię tak spędzać czasu. Ci z Was, którzy są z nami na Instagramie, to wiedzą o tym, że my się staramy w ten świąteczny czas naprawdę dużo fajnych, różnych rzeczy robić. I tak sobie pomyślałam, że przed świętami nagram dla Was taki odcinek zupełnie na luzie. Proszę bardzo, anturaż świąteczny jest, dobry nastrój jest. I mam też nadzieję, że trochę uda mi się Was przekonać dziś do gier planszowych. Do gier planszowych, o których bardzo dużo z naszych widzów wiem o tym, bo piszecie nam o tym, uważa i myśli, że to jest w ogóle zajęcie dla paździerzy. Niemodne, nudne, no bo wiecie, co my widzimy? Planszówka, no i z czym każdemu się kojarzy? Chińczyk i pionek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, rzucanie kostką, nudna pudyno. Ale słuchajcie, to jest nieprawda. Współczesne gry planszowe, one rzeczywiście bazują na planszy, na czymś, że coś tam się w związku z tą planszą dzieje, nie mają nic wspólnego z jakimś nudnym chodzeniem pionkami do przodu tylko i wyłącznie i rzucaniem kostką. To są takie gry, że po pierwsze, jak się gra w ileś osób, my się zawsze staramy tak, żeby przy tego typu rodzinnych grach była w ogóle cała rodzina. I mam tu na myśli wiekowo cała rodzina, czyli od tego najmłodszego pokolenia do najstarszego. Nie raz, nie dwa bywało tak, że były śmichy, chichy. Ja nieraz miałam zakwasy po prostu, słuchajcie, po takim rodzinnym graniu, po tych właśnie śmiechach różnych. Czyli po pierwsze, może taka gra po pierwsze może złączyć nam, scalić rodzinę. Po drugie, może spowodować, że my naprawdę jak kończymy tą grę, to wszyscy mamy super dobry nastrój. Po trzecie w końcu, możemy my wzajemnie się bardzo dużo o sobie dowiedzieć, bo niektóre z tych propozycji gier, po pierwsze, zmuszają nas do myślenia, po drugie, bardzo dużo mówią nam o wszystkich innych graczach, bo na przykład padają różne pytania i się nagle o własnych dzieciach dowiadujemy różnych rzeczy, o ich zdolnościach chociażby, o których nie mieliśmy zielonego pojęcia. Ja tak rzucam przykładem teraz. Dziś przez cały odcinek będziecie widzieli te gry, które ja po prostu Wam rekomenduję. I też znowu tutaj prośba do naszych widzów, którzy no zawsze super podpowiedzi nam tu piszą w komentarzach pod spodem. Jeżeli jesteście graczami, gracie w różne gry rodzinne, macie takie top of the top w ogóle gry super czadowe, które bardzo polecacie, które Wam się właśnie w takich różnych okazjach rodzinnych sprawdziły, to bardzo proszę napiszcie je pod spodem w komentarzach, co to za gra, dla ilu graczy, dla jakiego mniej więcej wieku i dlaczego właśnie ją polecacie. Tak chociażby pokrótce. To, co widzicie przez cały dzisiejszy odcinek, to są te moje polecenia i ja uważam, że w ogóle jakby posadzenie rodziny przy stole, albo na dywanie, no generalnie w jednym miejscu, gdzie my coś razem wszyscy robimy w trakcie tych dni świątecznych, to sprawia tak naprawdę, że po pierwsze nasze dzieciaki będą miały super wspomnienia, po drugie święta będą im się kojarzyły z rodziną, ze wspólnym czasem, a nie z takim czasem, kiedy po pierwsze jesteśmy tylko i wyłącznie objedzeni, a po drugie każdy tylko i wyłącznie, nie wiem, w swoim telefonie siedzi albo dzieciaki idą na górę grać na komputerze i są wyautowane z rodziny. Rodzice siedzą, włączają jakieś tam seriale. No, ja takich świąt nie lubię i uważam, że ten raz w roku, te trzy dni, które są nam no, darowane, tak, i które, w których możemy świętować i dobrze ten czas spędzić, to warto go po prostu jak cytrynę wycisnąć. Oprócz planszóweczek, które widzieliście, gier planszowych albo takich gier, które bardzo angażują intelektualnie też, bo niektóre z nich są takimi grami, gdzie trzeba naprawdę pomyśleć. Bardzo fajne są też i też bardzo polecam Waszej uwadze karty. Karty z pytaniami albo karty z zadaniami. Możemy też takie karty zrobić w ogóle samodzielnie, sami sobie, na przykład, nie wiem, z partnerem, z partnerką usiąść, wypisać takie karty, czy wydrukować je na kartce, na podziałce, nożyczkami potem pociąć. I to byłyby karty z zadaniami, co dane dziecko na przykład ma danego dnia zrobić. To mogą być karty na przykład na cały grudzień,
takie fajne zadania typu, nie wiem, pomóż mamie, coś tam, albo przygotuj sobie dziś śniadanie, o którym marzyłeś od dawna, albo jutro sobie przygotuj, dziś zrób zakupy. Takie wywołujące dobre skojarzenia, dobre rzeczy, dobry nastrój. Uwielbiam tego typu karty, uwielbiam karty z pytaniami, z ważnymi na przykład pytaniami, dotyczące marzeń, dotyczące tego, czego się boisz na przykład. Losowanie takich kart i odpowiadanie na te pytania przy naszych najbliższych naprawdę może sprawić, że dowiemy my się o sobie rodzinnie bardzo istotnych rzeczy. A jeszcze jak to się dzieje w świąteczny czas, to myślę, że w ogóle to zostaje w nas jak najcenniejszy skarb tak naprawdę. I to, słuchajcie, sprawia, że się pamięta święta. Takie momenty wzruszeń, zaskoczeń, śmiechów właśnie jakichś do rozpuku. Fajną taką formą spędzania czasu, oprócz gier, oprócz tych kart różnych z pytaniami, są również rytuały. W którymś z filmów tutaj przedświątecznych chyba Wam już o tych rytuałach mówiłam, bo my oprócz tego, że mamy takie tradycje z naszych domów rodzinnych, tak, przyniesione do naszego domu, one są najróżniejsze. Fajnie, gdybyśmy mieli też tradycje takie nasze, intymne, domowe, typu snucie się w piżamach do 12 w południe drugiego dnia świąt. Znam takich ludzi, co mają taką tradycję i my to uwielbiamy. I w tych piżamach mamy cudowne śniadanie, w tych piżamach już właśnie coś z grami tam się dzieje, ale oprócz na przykład takiej malutkiej tradycji mamy również taką naszą bardzo ważną tradycję, że my zawsze w Wigilię, jak tylko jest zaśnieżony świat, bo to jest warunek, że musi być puchato, biało, po prostu przecudownie, wsiadamy w nasze auto, które jest większe i też trochę udajemy być autem terenowym właśnie i ruszamy w las, słuchajcie, ale nie głównymi drogami, my ruszamy w te wszystkie boczne, takie maleńkie dróżki. Ja się czuję, nie ukrywam, w tych podróżach, to jest taka podróż godzinna, półtora godzinna, jakbym w Narnii była, bo te nasze lasy, w których my mieszkamy, są przepiękne zimą, jest po prostu tam tak magicznie, to jest nasz rytuał. My rodzinnie w trójeczkę wsiadamy do samochodu i zawsze wiemy, że zanim zacznie się tam gdzieś szarzeć, robimy sobie właśnie takiego tripa po tym naszym lesie i po prostu chłoniemy piękno zaśnieżonych gałązek. Możecie coś fajnego swojego znaleźć. No nie wiem, ja w ogóle nie mam takich, nawet nie miałam takiego założenia, żeby Wam teraz coś podpowiadać, tylko rzucam jak wędkę pomysł po prostu sam, żeby to były takie malutkie rytuały, które nasze dziecko zapamięta właśnie jako coś, co przecież w jego domu się rodzinie zawsze działo. Ja sobie tak myślę, że ten świąteczny czas w ogóle wcale nie musi być nudny i wcale nie musi się tak skończyć, że święta się skończą tym, że jesteśmy objedzeni, żeby nie użyć innego brzydszego słowa, że możemy naprawdę wiele fajnych rzeczy porobić, typu nawet spacery, tak? No to już powiecie, że to banał. Okazuje się, że dla wielu ludzi nie, że bardzo dużo ludzi nie chodzi w ogóle na spacery, tylko właśnie spędzają ten czas tylko i wyłącznie w domu, siedząc przy stole. A ja lubię na przykład w drugi dzień świąt zapakować się i po pierwsze pojechać gdzieś pospacerować. Mieszkańcy mniejszych miejscowości być może nie mają takich okazji, ale w dużych miastach są zazwyczaj jakieś przepiękne takie świąteczne miasteczka porobione w parkach. Nie wiem, jak w tym roku będzie z wiadomych względów, ale generalnie są takie miejsca, gdzie można pojechać, pospacerować sobie. W niektórych miejscach są już lodowiska pootwierane. Można coś wspólnie porobić, takiego właśnie, żeby ten czas naprawdę okazał się wyjątkowym dla Was. Dla Was, dla nas. Ja od wielu lat właśnie tak spędzam święta. U nas w ogóle nie zobaczycie włączonego telewizora w święta. Ja wręcz na to nawet nie pozwalam. Jeżeli już oglądamy jakiś film rodzinnie, bo tak jest, rzeczywiście gdzieś wieczorkiem na przykład lubimy sobie jakiś fajny, wyszperany wcześniej film po prostu włączyć. Kakao wtedy jest obowiązkowo, jakieś tam pyszności, fajne piżamy, szlafroki i właśnie kino domowe. Ale my spędzamy czas na tym, żeby jakieś fajne filmy po prostu wyszperać wcześniej. Natomiast w ciągu dnia spędzamy ten czas inaczej i właśnie tak, że potem naprawdę, słuchajcie, wspominamy różne śmieszne akcje. Nie wiem, jak Leo miał na przykład 3 latka, 4, różne rzeczy się działy i też różne gry się działy, bo musicie wiedzieć, że planszówki są dostosowane tym, co mają w środku, do tego, kto gra w tą planszówkę. I niektóre z nich są na bardzo wysokim poziomie, naprawdę intelektualnym, że żeby przejść na te kolejne poziomy, no trzeba się trochę pomęczyć. A niektóre są właśnie nastawione na przykład na rozrywkę. Mili moi, kończę już.
naszych widzów będę bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo prosiła, jeśli macie jakieś swoje super, takie naprawdę hiciory, jeśli chodzi o gry, które polecacie, napiszcie o tym koniecznie nam pod spodem, w linkach, nawet nie nam, bo my swoje wybory mamy, ale naszym widzom, żeby oni po prostu wiedzieli, po co sięgnąć po takie sprawdzone gry, gdzie się nie będą na pewno nudzili. Za dziś Wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ten odcinek dla mnie bardzo pozytywny, bo ja nie wiem, czy to odczuwacie, ale ja nawet mówiąc o grach jestem już podekscytowana, po prostu bardzo lubię w nie grać i przekonana jestem, że to jest taki cement dla rodziny bardzo często i wcale nie trzeba tego dużo i często robić, wystarczy naprawdę kilka minut, co jakiś czas, żeby się pośmiać i żeby mieć później te wspomnienia. Tego Wam właśnie życzę. Cudownych świąt tegorocznych, bez nudy, bez zażerania się, już powiem to słowo tak głośno, po prostu bez tego objadania się, ale za to w takiej fajnej, ciepłej, rodzinnej atmosferze. Zostawię Was tu teraz z kartami, też świątecznymi. Takie sobie świąteczne różne odcinki powrzucamy, ale nie będę się żegnała, bo Wy wiecie, że my w tym okresie świątecznym widzimy się dosłownie co kilka dni, czyli nie będę się żegnała na długo. Za dziś bardzo dziękuję, poproszę o kciuki w górę i do zobaczenia.